postanowiłem, że zrobię coś nowego i będą to podcasty z najlepszymi fragmentami książek, które przeczytałem. Wiem, że dużo osób nie lubi czytać lania wody i takiej zbędnej treści, a więc tutaj znajdziesz same te konkretne fragmenty, które przykuły moją uwagę. Chwilami też będę dodawał coś od siebie i tłumaczył, co miał na myśli autor. Ja nazywam się Hubert i od 5 lat działam w e-commerce, a na Instagramie Sposoby Milionera dzielę się codzienną wiedzą ze świata biznesu. Lecimy z konkretami, a pierwszym tytułem, który weźmiemy pod lupę, będzie Jak zdobyć bogactwo Felixa Dennisa. Książka jest pisana bardzo luźnym językiem, autor jako jedna z nielicznych osób najpierw zdobył bogactwo, a dopiero później wydał swoją książkę. Jakiej wysokości było to bogactwo? Było to około 500 milionów funtów, czyli na złotówki lekko ponad 2,5 miliarda złotych. Pierwsze z kilku pytań, na które odpowiada Felix w swojej książce, to kim trzeba być, żeby mieć szansę na bogactwo. Odpowiada, że niezależnie od tego, jakie są cechy bogaczy, może je nabyć każdy, kto będzie nieustępliwie dążył do fortuny. Ponadto wszystko według autora sprowadza się do pewności siebie. W dalszej części książki Felix przedstawia tabelkę ze skalą bogactwa mierzonego gotówką, czyli taki wykres, ile musisz posiadać, aby według niego być osobą bogatą. I uwaga, nie zgadniesz, od jakiej kwoty zaczyna się skala i samo pojęcie komfortowo biedny. Jest to 50 tysięcy funtów, czyli ponad 260 tysięcy złotych w aktywach, tych łatwych do spieniężenia. Aby według Felixa być nieco bogatym, musisz posiadać 5 milionów funtów, czyli około 26 milionów złotych. To są pojęcia przedstawione przez autora. Autor dąży do tego, że osoba prawdziwie bogata nie jest w stanie policzyć całego swojego majątku. Jeśli już wiesz, ile musisz posiadać, aby być komfortowo biednym czy nieco bogatym, przechodzimy do zdobywania bogactwa według Felixa Dennisa. Na samym wstępie porusza temat strachu przed porażką. Opisuje, że zrobienie pierwszego, tego nieodwracalnego kroku okazało się dla niego najtrudniejszą częścią każdego biznesu. Przytacza on słowa Ralpha Waldo Emersona, który powiedział: choć człowiek bez trudu dostrzega lenistwo, rzadko przemienia wiedzę w działanie. Następnie pisze już autor: gdziebyś nie spojrzał, znajdziesz osoby, które zdają się czerpać przyjemność z głoszenia oczywistości, że jeśli nowy biznes nie odniesie sukcesu, to może skończyć się porażką. No i teraz tak wyobraź sobie, dodam już od siebie, co gdyby Steve Jobs czy Elon Musk powiedzieli sobie przed rozpoczęciem działania, przed podjęciem tego pierwszego kroku: a nie robię tego, bo może mi się nie udać. No głupota, wielu ludzi sprowadza się właśnie do takiego gadania, które rujnują wszelkie pomysły. Wracamy do Felixa, który opisuje główny powód strachu przed porażką, a jest to rozczarowanie siebie lub innych, a w rezultacie poniesienie strat finansowych. Odpowiada szybko: no i co? Jeśli podejmiesz działanie, możesz zawieść innych, ale jeśli go nie podejmiesz, no to możesz zawieść samego siebie. I teraz bardzo ważne, przeczytam tobie cały fragment, który przedstawia strategię uwolnienia siebie od strachu przed porażką. Żadna książka, włącznie z moją, nie zrobi tego za ciebie. Mogę jedynie zasugerować ci schemat działania. Nie myśl o strachu jako o King Kongu wśród potworów, a raczej jako o galopującym koniu. Konia można poskromić, założyć mu uzdę, osiodłać i w końcu ujechać. Okiełznanie siły takiego stworzenia znacznie spotęguje twoją własną siłę. Przerażenie wywołane potencjalną porażką dostarcza ci zatem poszukiwanej przez ciebie szansy. Nie tylko powstrzymuje ludzi bystrzejszych od ciebie przed zdobyciem bogactwa, a liczba bogaczy na tym świecie nie bez powodu jest ograniczona, ale także zapewnia ci możliwość zwiększenia swojej pewności siebie, zarówno wtedy, gdy konfrontujesz się z tym strachem, jak i wtedy, gdy go ujarzmiasz. A musisz wiedzieć jedno. Jeśli nie zmierzysz się z tą jakże ludzką emocją i nie okiełznasz jej w taki czy w inny sposób, będziesz skazany na pozostanie względnie biednym. Bardzo ciekawe podejście autora do tematu strachu, który można zwalczyć właśnie taką metodą. Według niego największą przeszkodą na drodze do zdobycia bogactwa jest właśnie opisywany strach przed porażką. Lecimy dalej i napotykamy pojęcie poszukiwania. Felix w ten sposób wyjaśnia, w jaki sposób docelowo dążyć do zarobienia fortuny. Opisuje, że dla osób, które przygotowują się do zdobycia bogactwa, praca jest konieczna jedynie po to, aby zaspokoić podstawowe potrzeby, mieć co położyć na talerz oraz wlać do kieliszka. Chodzi o to, aby na początku skupić się na rozwoju swojego biznesu i na poszukiwaniach, a nie na szukaniu już wydatków na niepotrzebne rzeczy. Następnie opisuje bardzo ważną kwestię, czyli to, że branże ze względnie niskimi kosztami początkowymi oferują tym, którzy pragną zdobyć bogactwo, więcej możliwości niż te branże, które tracą na znaczeniu lub wymagają ogromnego kapitału. To jest oczywiste, bo jeśli firma nie potrzebuje dużych nakładów w fazie rozwoju, możesz w większym stopniu reinwestować zyski w dalszy progres. Od siebie dodam, że właśnie e-commerce, którym się zajmuję, spełnia właśnie te zasady. Czyli nie wymaga początkowo wysokich kosztów, a także ma ogromne prognozy rozwoju, które możesz Ty, mój drogi słuchaczu, również wykorzystać, zapisując się na przykład na moje darmowe szkolenie online w opisie. Wracamy, uwaga, z ważnym fragmentem autora. Obrzydliwie bogaci nie są bogami. To kobiety i mężczyźni, którzy podobnie tak jak Ty zakładają rano bieliznę. To prawda, że znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, podejmując odpowiednie działanie, ale różnica polega jednak na tym, że w pewien sposób ulokowali się oni na drodze przeznaczenia, by chwycić je za lok nad czołem, gdy będzie przebiegało obok. Tak mniej wymyślnie, zrozumiale ma na myśli on to, że mieli oni szczęście w trakcie poszukiwań, ale wszystko było podparte wytrwałością i ciężką pracą. I przytacza zaraz po tym 3 cytaty na temat szczęścia. Szczęście to jest to, co się zdarza, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. Im ciężej trenowałem, tym więcej miałem szczęścia. I szczęście jest dywidendą od potu. Ray Kroc, założyciel McDonald's. Następnie pisze już Felix, że każdego dnia okazje na zdobycie bogactwa pojawiają się wszędzie wokół nas. Im jesteś uważniejszy, tym większe szanse na ich dostrzeżenie. Im lepiej się przygotujesz, tym większe szanse na Twój sukces. I wreszcie, im mniej przejmujesz się tym, co pomyślą sąsiedzi, tym łatwiej będzie Ci wpaść na dobrą okazję, a następnie zrobić z niej użytek. I teraz bardzo ważny fragment. Osoby gotowe przeanalizować ryzyko, znieść kompromitację i działać na poważnie, to właśnie szczęściarze, którzy będą trzymać wór pieniędzy, gdy ucichnie muzyka. Z drugiej strony tak naprawdę to oni są autorami własnego szczęścia. Nigdy nie zaprzestali poszukiwań. Być może przez miesiące czy nawet lata szukali w złym miejscu, albo może odnaleźli to, czego szukali przy pierwszej próbie, ale to jest bez znaczenia. Bo gdy właśnie znajdą to, czego w swojej ocenie potrzebowali i zrobią to, co w swojej ocenie musieli zrobić, ich poszukiwania dobiegną końca. I to właśnie oni staną się bogaci. Tym samym kończymy temat poszukiwań i przechodzimy do mitu świetnego pomysłu. Autor wyjaśnia, że same pomysły nie zapewniają Ci bogactwa, a naprawdę wiele osób popada w tak zwany mit świetnego pomysłu. Szukają najlepszego pomysłu na biznes, zamiast po prostu podejmować działania, które mogą dać zyski. I teraz fragment. Mnóstwo osób obwieszczało mi swoje świetne pomysły, jak gdyby sam w sobie był czymś w rodzaju paszportu do błyskawicznego bogactwa. Ale pomysł to nie jest paszport, a jeśli już, to jest to środek do jego uzyskania. Dodaje też, że Ray Kroc, który zasłynął jako twórca McDonalda, nie wymyślił idei fast foodu. Ludzie wpychali w siebie coś w biegu od zawsze. Jego geniusz polegał jednak na tym, że to zauważył, po czym wdrożył prosty, 5-etapowy plan. Ustandaryzować jedzenie i ceny, rozpocząć franczyzę, przygotować jedzenie szybko i czysto, oferować dobry stosunek jakości do ceny i zapewnić temu interesowi nieustającą promocję. Każdy ten element został odkryty już wiele lat wcześniej. W owym czasie istniały w Stanach tysiące barów szybkiej obsługi, w tym kilka należących do braci właśnie McDonald, od których Ray Kroc odkupił lokale. I to właśnie ten McDonald w wersji Raya okazał się świetnym biznesem. Ale nie tylko ze względu na ten świetny pomysł, ale w wyniku nieustającego wysiłku i trzymania się kluczowych zasad. Okej. Mit świetnego pomysłu mamy już za sobą i teraz możemy przejść do zdobywania kapitału. Felix wyjaśnia, że jest kilka sposobów na to. Pisze, że pożyczenie pieniędzy na rozwój biznesu jest niewykluczone dla osoby, która zaczyna od zera i szuka bogactwa. Dzieli pojęcia na delfiny, rekiny i ryby. Delfiny i rekiny to inwestorzy, którzy mogą zainwestować w Twój początkujący biznes i dostarczyć Ci zastrzyk gotówki na jego rozwój. Tyle, że rekiny będą chciały gwarantowany zwrot z inwestycji w Twój biznes. Nie interesuje ich to, że może Ci się nie udać, będziesz musiał czy musiała oddać należne odsetki. Delfiny z kolei będą chciały udziały w Twojej firmie w zamian za inwestycje. A na końcu ryby Felix opisuje jako znajomych, przyjaciół, krewnych, wspólników, drobnych inwestorów, którzy mogą Ci pomóc w fazie początkowej rozwoju Twojego biznesu. Dopowiem tak już od siebie, że poza samymi pożyczkami również poradzisz sobie ze zdobywaniem kapitału, rozpoczynając swój biznes, który nie wymaga wkładu finansowego. Wystarczy, że znajdziesz rozwiązanie jakiegoś problemu, za który Twój klient chętnie zapłaci i to właśnie od klienta będziesz mógł czy mogła zdobywać kapitał. Ok, teraz wracając do treści, przechodzimy do największych błędów osób rozpoczynających biznes. Pierwszy błąd to mylenie pragnienia z przymusem. Pragnienie bogactwa to chyba największy banał pośród ludzkich pragnień. To ulotne pragnienie, które unosi się nad powierzchnią umysłu, gdy mijasz witrynę prestiżowego butiku. Szkoda, że nie jestem bogaty, gdyby tylko było mnie na to stać, od razu wparowałbym do środka i kupił wszystko. A potem podjeżdża autobus, a myśli zostają porzucone na chodniku. I teraz, snucie takich życzeń lub pragnienie czegoś bez wewnętrznego przymusu, by to osiągnąć, zawsze będzie bezowocne. Felix nawołuje tymi słowami do tego, abyś przeanalizował czy przeanalizowała w umyśle, czy naprawdę chcesz i nadajesz się do tego, aby zdobyć bogactwo. Opisuje, że jeszcze nigdy nie poznał osoby bogatej, której rodzina czy prywatne relacje nie byłyby dotknięte ciężarem tworzenia fortuny, nawet niewielkiej. Brak czasu dla dzieci, burzliwe relacje, wręczane drogie prezenty, aby zdusić poczucie winy spowodowane czymś tymi nieobecnościami itd. To wszystko jest nieodłącznym elementem zdobywania bogactwa, do którego dochodzi się samemu, według Felixa. Tak od siebie dodam, że bardzo podoba mi się to, że Felix opisuje to wszystko w taki bezpośredni sposób. Pisze po prostu jak jest, całkowicie szczerze, ale oczywiście nie musi to dotyczyć każdej osoby. Jeśli postarasz się zachować balans pomiędzy pracą, odpoczynkiem i czasem dla bliskich, wcale nie musi to wyglądać tak dramatycznie, jak opisuje to autor w książce. Następnie pisze o tym, że przesadny optymizm dotyczący przepływu środków pieniężnych to drugi błąd. Czyli tak w dużym skrócie, jeżeli nie kontrolujesz budżetu, jesteś skazany czy skazana na to, że Twoja firma upadnie. Poleca kontrolować wydatki, płacić sobie dokładnie tyle, by wystarczyło Ci na jedzenie i niezbędne wydatki. Trzeci już błąd to wzmacnianie porażki, co bardzo łatwo jest napisać, a trudniej uniknąć. Skoro Ci coś nie wychodzi, przestań to robić i zajmij się czymś innym. Banał, co? Ale kiedy dokładnie stwierdzasz, że masz do czynienia z porażką? Odpowiedź brzmi, że przeważnie za późno. Nawiązuje tym samym autor do kontroli wydatków, aby nie wzmacniać porażki właśnie bezsensownymi wydatkami na pierdoły. I teraz czas na bardzo taki bolesny fragment, a będzie to już czwarty, przedostatni błąd, czyli za mało myślenia, a za dużo działania. Felix opisuje, że gdy zaczniesz wierzyć w to, że jesteś nieomylny, że jeden sukces automatycznie prowadzi do kolejnego, rzeczywistość z pewnością sprowadzi Cię na ziemię. Teraz przeczytam bardzo ważny fragment z właśnie tej części książki. Działając rozsądnie w początkowej fazie biznesu, dajesz przykład innym. Jeśli Twoi pracownicy widzą, że dogadzasz sobie długimi przerwami na lunch, czy kupujesz wyszukany samochód, albo będą mieli Ci to za złe, albo zaczną Cię naśladować, a to nic dobrego. Możesz robić to wszystko później, kiedy zarobisz już swoje pierwsze 50 milionów. Większość najgorszych błędów, jakie popełniłem w życiu, wynikała z tego, że zapominałem o rozsądnym działaniu. Nadal to mówi Felix, a pisze dokładnie. Ciężko o nim pamiętać, gdy pławisz się w luksusie i wszystko idzie po Twojej myśli. Brawurowe działania prowadzą jednak do samozadowolenia, a samozadowolenie to powód, dla którego wiele odnoszących sukcesy startupów upada. Każdy dzień musisz zaczynać energicznie, przeznaczając na pracę wiele godzin niż nawet najbardziej oddani członkowie Twojego zespołu. Musisz pozostać elastyczny. Musisz być skłonny słuchać, uczyć się i powielać sukces w każdej dziedzinie. Jeśli nie będziesz tego robił, jeśli uznasz, że już Ci się udało, jeśli pomyślisz, to by było na tyle, czas się zabawić, bardzo prędko zaczną przytrafiać ci się złe rzeczy. Następnie autor opisuje, że przeznaczył mnóstwo pieniędzy na alkohol, narkotyki oraz kobiety, lekkich obyczajów, ponieważ działał brawurowo. Zdawało mu się, że jest królem świata. Uważa on, że jest to bez wątpienia najgłupsza rzecz, jaką zrobił i niemal go zabiła. Ostatnim błędem początkującego biznesu według Felixa Dennisa jest skąpienie na talenty. Opisuje on, że jeśli chcesz zdobyć bogactwo, musisz umieć rozpoznawać, zatrudniać i dbać o utalentowanych ludzi. To od pracowników w głównej mierze zależy rozwój twojej firmy, a więc nie możesz zatrudniać złych osób. W następnej części książki, nazwanej Zdobywanie bogactwa, Felix już na samym początku porusza temat współczesnego problemu branży samorozwoju. Pisze, że nie jest to książka rozwojowa, bo nie wierzy, że ktokolwiek mógłby się rozwinąć po kupieniu i przeczytaniu jakiejkolwiek książki. Można się rozwinąć tylko wtedy, gdy podejmie się właściwe działania podparte wiedzą. I to jest, uwaga, bardzo ważny fragment, który powtórzę jeszcze raz. Można się rozwinąć tylko wtedy, gdy podejmie się właściwe działania podparte wiedzą. Tak od siebie dodam, że sam to zauważyłem, jest sporo osób, które tkwią w tym takim złudnym samorozwoju, czytają mnóstwo książek, oglądają jakieś tam TikToki motywacyjne i tak dalej, ale nic poza tym. Sama wiedza czy myślenie o sukcesie nie przybliży cię do niego. Jeśli połączysz wiedzę z działaniem, możesz osiągnąć ogromny sukces. Okej, to lecimy dalej. Nigdy się nie poddawaj to użyteczne hasło. Nie traktuj go jednak zbyt dosłownie. W pewnym momencie wszyscy musimy się poddać. Miłości, pożądaniu lub śmierci. Do ostatniej z tych rzeczy będziesz zmuszony, a jeśli nigdy się nie poddasz dwóch pierwszym, będziesz głupcem. Nigdy jednak nie poddawaj się zbyt łatwo. Jeśli możesz, postaw kolejny krok na drodze, która wydaje ci się rozsądna, zanim z niej zrezygnujesz. To tak zwana wytrwałość, która jest podstawą do zdobycia bogactwa. Następnie autor pisze o wierze w siebie, która według niego jest nawet ważniejsza od samej wytrwałości. Pisze, że poznał osoby, które w siebie wierzyły i których działania były oparte na wierze i dzięki temu szybko zdobyli bogactwo. Zaraz po tym przytacza dwie refleksje na ten temat. Po pierwsze, jeśli wyrwałeś się kiedyś ze szponów bardzo poważnych problemów lub byłeś na granicy śmierci, to wiesz, że w rezultacie tego może zdarzyć się jedna z dwóch rzeczy. Albo stajesz się absurdalnie ostrożny, albo uwalniasz się od wielu typowych lęków. Wolności tej towarzyszy świadomość, że tak naprawdę nie ma nic w życiu zbyt wielkiego znaczenia. Nic nie jest tak przerażające jak strach sam w sobie. Naprawdę świetny fragment, no i lecimy teraz już z drugą refleksją. Po drugie, powinieneś pamiętać o tym, że jesteś wyjątkowy. Powie ci to każdy naukowiec, nikt nigdy nie urodził się ani nie urodzi się człowiek z dokładnie taką samą kombinacją sposobu wychowania, wad oraz cech, jakie posiadasz. Dlaczego miałbyś więc w siebie nie wierzyć? Gromadzenie bogactwa to bułka z masłem, przynajmniej w porównaniu z porodem, wychowywaniem dzieci lub pukaniem do drzwi rodzica w środku nocy, aby oznajmić mu, że jego dziecko zginęło w wypadku, albo z opiekowaniem się dziećmi, które nie dożyją dorosłości. Czy te czynności wyglądają ci na łatwe? Bardzo mocne słowa, ale też bardzo uświadamiające. Tak od siebie dodam, że słyszałem kiedyś od pewnego bogatego człowieka, który wybrał się na Antarktydę, że sporo osób pytało go, ile wydał na tą podróż i jak można zacząć zarabiać, aby tam się wybrać. I odpowiedział tak, że jeśli nie potrafisz zarabiać pieniędzy, to w jakim celu chcesz w ogóle być na Antarktydzie? Przecież sobie nie poradzisz. Wracając do Felixa, wspomina on następnie o dywersyfikacji oraz reinwestowaniu zarobionych pieniędzy w dalszy rozwój biznesu. Pisze, że jego błędem było to, że nie dokupował magazynów, kiedy miał pieniądze. Felix prowadził właśnie biznes oparty na wydawaniu magazynów, a więc jego zdaniem błędem było nie inwestowanie większych kwot właśnie w towar do sprzedaży. A dywersyfikacja to wiadomo, większość bogatych osób prowadzi kilka modeli biznesowych, a przytaczając pewne porównanie, traktuj dochody jak stół, który musi posiadać kilka nóg, czyli właśnie biznesów. Jeśli jeden biznes upadnie, to nasz stół się nie załamie. A jeśli masz tylko jedną nogę, czyli jeden biznes, jeśli ten właśnie biznes upadnie, to zostaniesz bez niczego. Następnie autor pisze o własności i tutaj będzie bardzo ważna kwestia, która pozwoli Ci zrozumieć, jak osoba, która zgromadziła za życia majątek ponad 500 milionów dolarów, podeszła do jego zdobywania. Felix pisze: własność jest pozbawiona sensu. To absurd, który przeczy rozsądkowi, ponieważ wszyscy jesteśmy śmiertelnikami i nie możemy zabrać własności do grobu. Następnie: byłem w stanie odłożyć kilkaset milionów dolarów na koncie tylko dlatego, że zdałem sobie sprawę z tego, że wszystkie te bzdury związane z gromadzeniem bogactwa to tylko gra. Złudzenie, jeśli wolisz to tak nazwać. Naprawdę świetne podejście. Autor pisze również, że jeśli potrafisz śmiać się w trakcie wczesnego etapu ubóstwa oraz w obliczu prawdziwych przeciwności losu i nadal posiadasz tę umiejętność, gdy zaczynasz szybko zarabiać dużo pieniędzy, niemal na pewno będziesz je nadal zarabiać. I teraz, aby zostać bogaczem, musisz być właścicielem. Musisz próbować wejść w posiadanie wszystkiego. Musisz z całych sił dążyć do posiadania i kontrolowania każdej możliwej firmy niemal w 100%. I oto właśnie sekret tego wszystkiego, przyjacielu. Jesteś jak Golum. To twój skarb, a oni to paskudni złodzieje. To nadal pisał Felix. Zaraz po tym pisze, że nie przeczytałbyś tego w żadnej innej książce o zdobywaniu bogactwa, no i w sumie ma rację. Bardzo bezpośrednio, no ale pisze po prostu tak, jak jest. Następnie autor porusza kwestię delegowania zadań, które uważa za potężne narzędzie do zdobycia bogactwa. Pisze, że delegowanie zadań to jedyne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć i naprawdę zmotywować Twój najcenniejszy majątek, czyli ludzi, którzy dla Ciebie pracują. Po temacie delegowania Felix przedstawia nam siłę skupienia, czyli wskazówkę, aby skoncentrować swoje życie biznesowe głównie na stawaniu się bogatym. Tak odbiegając od naszego autora, podpowiem, że wiele ludzi z właśnie sukcesu wskazuje, że skupienie stanowi tutaj cały ten klucz. Warren Buffett i Bill Gates, pytani przez matkę Warrena albo Billa, w sumie to nie do końca pamiętam, kogo to była matka, ale wiem, że spytani, co odpowiada za ich ogromny sukces, w tym samym momencie odpowiedzieli, że właśnie skupienie. I w tej części książki Felix pisze ciekawą rzecz. Jeżeli na łożu śmierci miałbym bardzo niewiele czasu na przekazanie zdobytej przeze mnie mądrości dotyczącej zdobywania bogactwa synowi lub córce, powiedziałbym tak. Pierwszą połową prawa jest własność, a drugą połową jest wykonywanie swojej pracy doskonale. I teraz przechodzimy do podsumowania zdobywania bogactwa według Felixa Dennisa. Autor napisał, że jest to podsumowanie dla leni. Na początku wskazuje, aby się odciąć od osób, które mają na Ciebie negatywny wpływ. Kolejna rada to zmierzenie się ze strachem przed porażką, bo to główna przeszkoda na drodze do zdobycia bogactwa. Trzecia rada to wybranie właściwej ścieżki, a właściwie góry pełnej pieniędzy. Tak bardziej zrozumiale to mówi on o tym, aby skupić się na niszy biznesowej, która ma perspektywy na dalszy rozwój. Jak pisze, do gorączek złota nie dochodzi w starych kopalniach, poszukaj nowych gór, w których jest lub wkrótce będzie wydobywane złoto. Czwarta rada Felixa brzmi: nie bój się niczego. Opisuje, że tak czy tak umrzesz, no nic tego nie zmieni, a więc po co się w ogóle boisz? Jeśli chcesz być bogaty, musisz zawrzeć pakt z samym sobą dotyczącym strachu. Choćby na jeden cały dzień, podczas którego nie będziesz przyjmować do wiadomości strachu przed porażką. I tutaj przytacza cytat Szekspira, swoją drogą naprawdę świetny. Strach w wyobraźni zawładnie całym naszym życiem, jeśli będziemy na tyle głupi, by mu na to pozwolić. I ostatnia, najważniejsza rada: zacznij teraz. To właśnie jest sedno sprawy, masz mniej czasu niż Ci się wydaje. Jest tak w przypadku każdego z nas. Odpowiedz więc zatem, dlaczego zwlekasz z realizacją swojego w pełni zrozumiałego pragnienia? Jeśli nie zaczniesz dziś, to kiedy? Jutro? Za rok? Za 2 lata? Nigdy nie zaczniesz, jeśli nie zaczniesz teraz. I to na tyle. Mam nadzieję, że taka forma podcastu pozwoli Ci się rozwijać. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, możesz mnie obserwować. Na pewno będą pojawiać się następne. Samych sukcesów. Cześć.